Wierzę w jednego Boga. Thank you.
stripes and bright stars through the perilous fight. O'er the ramparts we watched, words so gallantly streaming. Jeszcze Polska nie zginęła. Zaszczyt odczytać list, jaki pan prezydent Andrzej Duda skierował na dzisiejszy jubileusz. Uczestnicy i organizatorzy uroczystości z okazji 90-lecia Związku Powstań w Północnej Ameryce, w Chicago. Drodzy rodacy, już prawie dwa stulecia temu poeta Teofil Lenartowicz pisał o polskich góralach, że w górach lud złoty się rodzi. Pokolenie Podkalan, niezmiennie pielęgnujące w sercach wiarę przodków i żarliwy patriotyzm, dumne ze swej tożsamości, rozmiłowane w góralskiej kulturze, śmiało podejmujące nawet najtrudniejsze życiowe wyzwania, ciągle potwierdzają tę prawdę. Wielu Podhalan na skutek trudnej polskiej historii niejednokrotnie zmuszonych było odchodzić od stron ojczystych, aby móc cieszyć się ślebodą i nasycić się chlebem. Bardzo często ich emigracyjne drogi wiodły tutaj, na ziemię amerykańską. Tu znajdowali oni nowy dom, budowali nowe życie, zapisywali nowe rozdziały w dziejach podhalańskiego ludu. Wspaniały dorobek, jakim może się poszczycić państwa społeczność w Stanach Zjednoczonych, jest efektem najchlubniejszych, najpiękniejszych cech góralskości i polskości. Cieszę się, że niestrudzenie dokładają państwo starań, aby umacniać więzi łączącej was wspólnoty. Z okazji jubileuszu 90-lecia Związku Podhalan w Północnej Ameryce składam państwu bardzo serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia. W uznaniu dla wszystkich polskich górali, działających w Związkach Podhalan w kraju i za granicą, za ich przywiązanie do patriotycznych i chrześcijańskich wartości, za oddaną i wierną służbę Rzeczypospolitej. Z wielką satysfakcją objąłem góralskie organizacje honorowym protektoratem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowni Państwo, to radosne święto Podhalan mieszkających w USA przypada w czasie, gdy z dumą wspominamy wielkie wydarzenia polskiej historii związane z odrodzeniem niepodległej Rzeczypospolitej. Skłaniam się przed wielopokoleniowymi zasługami Polonii na rzecz wolnej Polski, budowania dobrego wizerunku Polaków w świecie. Działalność Związku Podhalan w Północnej Ameryce jest pięknym przykładem takiego patriotycznego zaangażowania. Razem z moją małżonką zachowujemy w pamięci wzruszające spotkania ze społecznością Podhalan w Chicago. Z wielkim uznaniem myślę o tym, jak wiele serca i energii wkłada państwa związek w kultywowanie i promowanie góralskiego folkloru, pielęgnowanie tradycji narodowej i regionalnej, w rozwijanie pomocy charytatywnej dla różnego rodzaju polskich ośrodków. Jestem przekonany, że wartości, które przyświecają państwa organizacji, stanowią inspirację dla całej amerykańskiej Polonii i wspaniale rysują obraz polskości w oczach wszystkich obywateli Stanów Zjednoczonych. Życzę państwu udanych obchodów jubileuszowych. Życzę, aby Związek Podhalan w Północnej Ameryce prężnie się rozwijał, a radość i pomyślność stale gościła w państwa domach i rodzinach. Bardzo serdecznie wszystkich państwa pozdrawiam. Z wyrazami szacunku prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.
Szanowni Państwo, dostojni goście. Mam zaszczyt poinformować, że prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda, nadał odznaczenia państwowe zasłużonym działaczom polonijnym. W imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej aktu dekoracji dokona sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pan minister Adam Kwiatkowski. Zapraszam pana ministra. Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy w uznaniu za wybitne zasługi w działalności na rzecz Polonii Amerykańskiej odznaczeni zostali Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej pan Józef Cikowski. Tym samym Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej odznaczony został również pan Jan Gacek. Zapraszam. Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej zostały odznaczone następujące osoby. Pani Zofia Bobak. Pan Zdzisław Dorula. I pani Helena Studencka. Odznaczeni zostali za zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Złotym Krzyżem Zasługi odznaczona została pani Karolina Walkosz-Strzelec. Zapraszam. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, tego nie było w scenariuszu. Miałem już nie mówić, bo po panu prezydencie się już nic nie dodaje, więc ja tylko przekażę jeszcze w imieniu pana prezydenta wszystkim odznaczonym serdeczne gratulacje i wyrazy uznania, a wszystkim wam chciałem przekazać z okazji tego jubileuszu życzenia wszystkiego dobrego, żebyście dalej trwali i żeby ta organizacja miała nie tylko 100 lat, jak to przed chwilą było powiedziane, 200, 300 i 400 i żeby ci, którzy za być może już do nowej chałupy góralskiej przyjdą za jakiś czas. Pamiętali, że właśnie wtedy, kiedy było 90-lecie, to był taki piękny jubileusz i można było tutaj czuć się tak jak w Polsce. I zawsze czuję, żeby w tych domach, życzę, żeby w tych domach góralskich i w tej chałupie góralskiej tutaj, żeby wszyscy czuli się jak w Polsce na Podhalu. Wszystkiego dobrego. W Ameryce, do której emigrowali górale za chlebem, ale też i za wolnością, za ślebodą, którą se nadzwyczaj umiłowali. Emigrowali jeszcze w czasie zaborów.
Tu budowali piękne kościoły, które były dla nich namiastką wolnej ojczyzny. I tak 6 listopada 1929 roku w stanie Illinois zarejestrowany został Związek Potalan w Północnej Ameryce, który aktywnie działa do dziś. Rok wcześniej, w 1928 roku, 24-letni dr Stefan Jarosz, polski geograf pochodzący z Potala, wystąpił w Chicago z serią wykładów, w których zachęcał górali do podtrzymywania i celebrowania swoich tradycji i zwyczajów. Podróżując po Stanach Zjednoczonych, dr Jarosz miał okazję odwiedzać wiele miejscowości, w których osiedlali się polscy górale. Rozmawiając z nimi, zarażał ich swoją fascynacją Podhalem. Chicagowscy górale odpowiedzieli na wezwanie młodego naukowca i utworzyli dwie istotne organizacje, z których wyłonił się istniejący do dziś Związek Potalan w Północnej Ameryce. Imigranci z Podhala, choć rozproszeni po całej polskiej diasporze w USA, osiedlili się głównie w Chicago. Wielu górali zamieszkało w pobliżu dystryktu mięsnego Chicago Stockyards na południu miasta. Po pierwszym spotkaniu ZPPA wyłoniło się 6 kół, 4 w Chicago, w Detroit i w Passaic. Pierwszym kołem było istniejące do dziś koło Jana Sabały, które powstało w 1928 roku. Moi drodzy, dziś z nami prezes tego koła i członkowie pierwszego koła, Jana Sabały, są tu z nami. Witamy ich bardzo pięknie. A prezesem tego koła jest Chester Kowarkowski. On, wiecie, grał w tym zespole Chicago Polka Show. Możecie go słuchać na falach radiowych. Tys. Do dziś gro i raduje górali. I nie tylko górali, całą Polonię, a jak on to goda ze wzruszeniem, ze oni grają tą muzykę starokrajską. Wiecie, jak ja słyszę to słowo, to aż mi się tak no, na sercu robi miło. Muzyka starokrajsko. Jak to brzmi? Także witamy ich bardzo serdecznie. Pierwszym prezesem Związku Podhalan był Henryk Lokański, a sekretarzem generalnym Józef Łopatowski. Pierwszy krajowy zjazd odbył się 8 czerwca 1930 roku. Sejm rozpoczął się mszą świętą w kościele Świętego Serca w Back of the Yards. Pierwszy dom Podhalan powstał w latach 50. przy ulicy 51 niedaleko Kecy, a następnie w 1983 roku dzięki zaangażowaniu prezesa Józefa Gila, jego zarządu i wielu chicagowskich góroli wybudowano nowy dom Podhalan, w którym to dziś świętujemy. Prezes Józef Gil jest dziś z nami, to jest prezes honorowy Związku Podhalan. Wielkie brawa, kochani. Przyczynili się do tego, żeby ten dom Podhalan wyglądał tak jak dziś i żeby górale mieli swoje schronienie. Tu.
Z jakim sukcesem wystąpili na kolejnych festiwalach folkloru ziem górskich w Zakopanem. Gratulujemy! Nadajemy też na falach radia 1030 1300, także dziękujemy bardzo. A z nami pan Walter Potaba. Panie konsulu, za wieloletnią współpracę również z konsulatem i podziękowanie za wszelkie dobro. Gentle Touch Dentistry, pani Beatka Dederowski, dziękujemy. Pana Nina, pan Henryk Janik, zapraszamy i dziękujemy. Dziękujemy bardzo dla zbójnika roku Daniela Garbacza za wspaniałą inicjatywę posiadów zbójnickich, no i przekazanie dochodów na rzecz Związku Potalan. Daniel Bóg zapłać. Tu zostali odznaczeni. Pamiętajcie, za parę miesięcy będzie Sejm. Będą dalsze odznaczenia i dalsze słowa wdzięczności, bo jest was tu wielu, którzy na to zasługujecie.